Cześć wszystkim, mamy nowy dzień i tym samym czas na nową ekspedycję. Tym razem przeniesiemy się do ciepłej Arizony. Upsa, zobaczymy co my tu mamy, gdzie my tu ostatnio skończyliśmy. W Wielkim Kanionie nie mamy nic do odkrycia. Żadnych wstrząsów, zatoka Wawip. Coś mniej więcej tą stronę. Ja oczywiście, mój angielski nie jest taki dobry, ale nic nie szkodzi. Żadnych wstrząsów. Biuro prognoz hydrologicznych chce założyć terenowe laboratorium w tej okolicy. Wiesz, jak to jest z precyzyjnymi narzędziami pomiarowymi. Najmniejszy wstrząs i cała praca ląduje w koszu. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce o minimalnej aktywności sejsmicznej. Poziom trudności jest bardzo wysoki. Do przejechania dystans 2080 metrów. Oczywiście to będzie dystans będzie o wiele dłuższy ze względu na to, że musimy przejechać na inną mapę. Po czym widzę, tutaj jest portal i dopiero tutaj miejsce, w którym musimy pomiary zrobić. Potrzebujemy ciężarówkę terenową, która ma zamontowany wibrator sejsmiczny. Zaliczka 3400 do załapania $33,700. To będzie bardzo dobry zarobek, ale teraz są dwie możliwości. Czy zrobić to normalną, standardową ciężarówką i trochę się pomęczyć i pokazać wam, że nawet bardzo wysoki poziom ekspedycji jest możliwy standardowymi pojazdami, czy wziąć to, skrócić do modowanej ciężarówki, którą po prostu ogarnę w co najmniej o połowę krótszym czasie. Wiecie co, chyba wybiorę tutaj ciężarówkę, którą już znamy, którą się męczyliśmy w Karpatach, standardowy pojazd, i chyba właśnie nim zrobię. Mógłbym dostosować pumę do tych tutaj warunków, ale uważam, tym trochę się pomęczymy i będzie o wiele bardziej ciekawie, jak się będziemy przewracać. Dobra, wybieramy, jako że ta ciężarówka nie ma automatycznej wyciągarki. Zrobimy tak, potrzebujemy paliwa, a nie mogę paliwa. Ale chyba mam tutaj na dachu, nie mam. Mogę jej coś na dach dać? Nie mam bagażnika dachowego. O, to będzie ciekawe, ale widzę, po bokach mam 45 litrów paliwa. Mam nadzieję, że to starczy, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście chcę wam pokazać, że nawet taką standardową ciężarówką jesteśmy w stanie przejść ekspedycję na bardzo wysokim poziomie trudności. I jesteśmy. Pierwsze co zrobię, to ustawiam dzień na 10, a nie, na 7 rano, okej. Nie chcę jeździć w nocy po Arizonie, bo nie zamierzam całej ciężarówki rozwalić. Co jest naprawdę możliwe. Patrzę co tu zabrać. Dotankowywać nie muszę, części zamiennych też mam trochę. Startujemy silnik. Włączamy napęd na wszystkie osie, luzujemy ręczny, ale najpierw to i tak muszę sobie tutaj zobaczyć, jak mam przejechać. Ja w dobrej bazie jestem? Nie jestem w dobrej bazie, z tej bazy chciałem przecież wystartować. Dlaczego nie pozwoliła mi? Czemu mnie nie przekierowało? Głupio. Dobra, tu mamy bramę, czyli my musimy zjechać tutaj, tu i tędy, powiedzmy, że tu, i tutaj chcę najpierw ten drop i potem easy peasy tędy, chyba. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Tu, tu,
Jedziemy! Włączamy sobie reflektory z przodu. Ha, pomęczymy się tym pojazdem. Wiem, że grałem w tą ekspedycję na moim prywatnym zapisie gry i grałem obiema ciężarówkami, to znaczy, że zgrałem właśnie tą standardową ciężarówką i grałem właśnie tą modowaną. Obiema ciężarówkami jesteśmy w stanie tutaj przejść tą ekspedycję z taką różnicą, że modowaną ciężarówką zajmie nam to o połowę mniej czasu niż z tą. Ta ciężarówka nie jest dość silna, nie jest dość taka żwawa. Jak się ostatnio śmiałem, jak jechaliśmy tą ciężarówką w Karpatach, to się śmiałem, że ta ciężarówka ma silnik od Poloneza tutaj wsadzony, mimo to, że to jest najsilniejszy silnik, jaki do tej pory mieliśmy, odblokowany. I dlatego nie wydaje się, że ta ciężarówka jest dość silna. No, Arizona jest wymagającym terenem. Skały tutaj, kamienie. Przede wszystkim trzeba tutaj uważać na wyrwy. O! Nie przewracaj się! O, dobry początek. Ta cisza. Właśnie po to zabrałem więcej tych. Zabrałem właśnie więcej kotwic. Muszę to ją odwrócić. O, właśnie w ten sposób. To było trochę wysoko. Nawet za wysoko. Ale nie daj Boże, jak się przewrócicie gdzieś na skarpie, to właśnie tak jest, że nie można ciężarówki zresetować. Standardowe ciężarówki mają też bardzo kiepskie zawieszenie. Widzicie, nie mogę nawet tutaj w prawo skręcić, mimo to, że koła mam cały czas w prawo skręcone, ciężarówka dalej jedzie prosto. Tą ciężarówką się naprawdę namęczymy. Się zastanawiam, mogę tutaj naprawić? Mogę, koło? Też, okej. Bo i tak zaraz dojedziemy do zrzutu. Podejrzewam, że zrzut coś nam to rzuci na części zamienne. Miałem jechać tędy w lewo, ale widzę tutaj ten kamień i nie wiem, czy tą ciężarówką przez ten kamień przejadę, dlatego zobaczymy tutaj w prawo. Ale jak już wspomniałem, jadę wprawdzie tą ciężarówką jeszcze tą misję, ale chyba pożegnam się z tym sprzętem. Chociaż ja to w grach komputerowych jestem bardziej takim zbieraczem. Lubię mieć wszystko, co jest odkryte. Niekoniecznie muszę z tego korzystać, ale ważne jest, że mam. Gumą bym tutaj pod te kamienie podjechał, tym muszę tutaj podjechać, gdzie mogę, czyli w tym miejscu. No, dawaj. Zjadę stąd, bez utraty jakichś punktów, delikatnie spróbujemy. Nie pamiętam, jaką ja tu ciągarkę założyłem. A, ale podjadę, okej. Okay. To jest dobrze. Jak podjadę, to jest wszystko cacy. Przejadę. Bo tutaj tym dziwnym urządzeniem mogę się na drzewach zatrzymać. Czego mieliśmy przykład w Karpatach. Ła, ta ciężarówka jest naprawdę słaba. Samo jej prowadzenie czuć brak mocy. Brak zawieszenia, brak dużych kół, czyli małe koła ma. Tak trochę dziwnie
próbuję tu przejechać. Bardzo ważne jest, jak sobie tutaj drogę ustawimy. Przy tej ciężarówce najczęściej należy o wiele lepiej drogę planować niż przy ciężarówkach modowych, które mają więcej mocy. Ponieważ tą ciężarówką nie wszędzie podjedziemy i praktycznie musimy omijać te większe wyrwy i zagłębienia. O, wiadę do wody. Wjechać wiadę, pytanie czy wyjadę z nim. A, idzie, idzie. Dobrze. Nie! A, ta ciężarówka. Ale jak już wspomniałem, chciałem wam pokazać, że tą ciężarówką można to zrobić i też będę się dotąd męczył, dopóki nie przejadę tej misji. Słuchajcie, muszę sobie tutaj przypomnieć, jak to się tutaj sterowało. Ostatnio grałem bardzo dużo w SnowRunnera i sterowanie stamtąd nie pokrywa się ze sterowaniem tutaj z tej gry, niestety. Wymieniamy. Dobra, zabieramy kotwicę, zabieramy tutaj jakieś kości, dotankowujemy i zabieramy części zamiennych tyle, ile możemy. Zobaczę, czy mogę się jeszcze jakoś naprawić. Mogę. Dobra, jesteśmy naprawieni, więc dopełnię sobie jeszcze części zamiennych i możemy jechać. Teraz tak, zobaczmy. Tędy. 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 Tu jest podjazd. Tak będę musiał jechać. No tu widzicie, jest przejście między dwoma... W zatoczce. W takiej nietce jest przejście. Muszę przez tą wodę przejechać. Tu jest podjazd. I z tego podjazdu mogę dopiero tutaj skręcić. Planowanie drogi to podstawa przy tej ciężarówce. Przy innych, tam gdzie nie jestem w stanie podjechać, tam gdzie nie jestem w stanie podjechać, ominąć to podjadę, o tak chciałem powiedzieć. Tam gdzie nie ominę, to podjadę. Kurde, mam nadzieję, że tu w wodzie się nie zakopię gdzieś. Mam w zasadzie kotwicę, ale... nie wiadomo, co nas czeka po drugiej stronie mapy. Jak wiemy, przejazd z mapy do mapy niekoniecznie pokazuje tą odległość, która była na początku omawiana. Już miałem w Karpatach przejazd z mapy do mapy, gdzie musiałem zrobić 10 km, także nie było łatwo. Mam nadzieję, że nam starczy paliwa. Tu nie podjadę, muszę jechać tędy. Czyli ten punkt mogę już skasować, bo on już jest nie tak, nie tego. Ja nie podjechałbym nawet. O kurde, puściłem gaz i się zapadłem. Czekajcie, a jakbym tak zrobił? No dawaj! O, ruszyło. Ale nie ruszyło tak, jakbym chciał. Kotwica! Przyznam, że tą ciężarówką jest... można bardzo łatwo się zakopać. Dobra. Wyjechaliśmy.
A to tylko dlatego tą ciężarówką się tak łatwo zakopać, ponieważ kapcie mamy bardzo słabe. Niestety w tej grze, tak samo jak w SnowRunnerze, ogumienie jest naprawdę bardzo ważne. No, a niestety tutaj nie mamy jeszcze poodkrywanego wszystkiego. Dobra. Tu w lewo. A, i tu mamy już przejazd. Super. Czyli muszę tędy podjechać. Ale se wybrałem. Kurde. Ten krąg zawracania, nie? Masakra. Tu jest łagodniejszy podjazd. Tu z prawej. Jako że ta ciężarówka jest słaba, trzeba łagodniejszych podjazdów szukać. Gdzie musimy? Patrzcie, już jesteśmy. Kurde, nawet dałem radę. Z wywrotką na samym początku. Podróż do Zatoki Ła, coś tam. Nie znam angielskiego tak dobrze. Łałip. Zatoka Łałip. Dobra. Zobaczmy, co tu jest. Co widać? Nic nie widać. Czyli standardowo musimy dojechać do góry i się najpierw rozejrzeć. To próbujemy. Jeszcze tutaj bazy nie mamy odkrytą. Bazy na innych mapach niż jeżeli mamy zadanie przejechania z jednej mapy do drugiej, to zadanie musimy najpierw wykonać, żeby nam się odkryła baza właśnie na tej drugiej mapie. No kurde, i co? I którędy mam teraz jechać? Stoimy na tym. Stoimy na naszej ciężarówce, żeby się rozejrzeć. Też fajnie. Musimy podjechać tutaj. Podjadę tu? Podjadę. Spróbujmy tu podjechać, żeby się lepiej rozejrzeć. Zjadę tędy. Czekajcie, podjadę. Kawałek. O, powinienem. Zaryzykujemy? Spróbujemy. O, prawie i jesteśmy. Ta ciężarówka byłaby łatwiejsza w sterowaniu, gdyby nie było tej drabinki tu po lewej i tej drabinki z tyłu. Kurde, te obie rzeczy tak przeszkadzają w prowadzeniu tego pojazdu, że się w głowie nie mieści. Kurde. Terenowo to tutaj, kurde, jest naprawdę ciężko. O, dawaj. Dobra, czekajcie, rozejrzyjmy się znowu, nie to. Myli mi się sterowanie. Mogliby zrobić sterowanie ze SnowRunnera, ale zrobili trochę inne.
Potęga wody. Dobra. Musimy dojechać aż tutaj, ja pierdykam. Którędy? Tu jest przejazd. Tędy i tu. Tu jest... wygląda na przejazd. I dalej będziemy musieli tu zjechać. I chyba tutaj pojedziemy. No zobaczymy. Zaplanujmy sobie tylko kawałeczek. I teraz ześliźnij się w prawo albo w lewo. Wow. No zobaczymy. O, lekkie straty w silniku. O, ale, tak, ale się ślizga ta ciężarówka. Niestety ogumienie jest tutaj naprawdę kiepskie. Teraz muszę zjechać w dół, ale tak zjechać, żeby się nie rozbić. Wykręcę? Ciężko będzie. Czekajcie. Zjadę kawałek dalej, żebym mógł tutaj wykręcić, bo jak tu nie wykręcę, postawię się w poprzek, to będzie nieciekawe. Tu bym dał radę. O, dawaj, 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 dawaj! Okej, zjechaliśmy. Ale muszę tutaj trochę się nawrócić. O, zjazd jest tylko jeden. A musimy w tamtą stronę jechać. Co tu jest? Most do wybudowania. Okej, mostu akurat nie mam części zamiennych na most, więc go nie będę budował. Tu jest przejazd. Muszę się tutaj stoczyć i tu przez wodę. Na tą drogę i tu do góry. Dobra. Delikatnie, żebym teraz tutaj się nie przewrócił. I na jednym zjeździe już glebę zaliczyłem. Odrobina wody. Czekajcie, zanim wjedziemy, rozejrzę się tutaj. Dobra. Oj, zderzakiem wisiałem. Zawisłem zderzakiem na kamieniu i koła straciły przyczepność. Ten zderzak to jest... O. Kto to modelował? Zjadę tędy, zjadę, ale delikatnie. Jakie to jest wielkie. Stoimy. O, słychać pikanie. Zbliżam się do punktu tego. Analizy. Podjadę tędy w ogóle? Wygląda to na bardzo słaby podjazd. Bardzo stromy i kamienisty. Dawaj, 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 dawaj.
To jest dobre miejsce, wiecie co, na lornetkę. Wybrać pikanie, co mnie cieszy. Gdzie musimy jeszcze jechać? Tu chyba nie przejadę. Nie, nie ma szans tu przejechania. Tu jest, nie to. Tu jesteśmy my, chciałbym tędy przejechać, ale... Tu jest mostek zarwany. Nie ma szans przejazdu. Chciałem przejechać przez ten most, tą ciężarówką, to było bardzo atrakcyjny przewrot w lewą stronę i potem leżałem jak głupi w rzece. Okej. Czyli to tu nie przejadę. 63 metry, czekajcie. 61, 59, 57. Ten punkt tu nie jest. Ja wiem już to. I nie zamierzam tam wjeżdżać. Ten punkt jest u góry. Tam musimy na górę wjechać. Tą ciężarówką nie zamierzam się tutaj pchać i wylegiwać. Dlatego wezmę i od razu zabiorę się za przejazd tam, gdzie powinniśmy. Czyli tędy. Dotąd. Tu nie podjadę, tu jest wjazd, ale tą ciężarówką nie podjadę, bo się za mocno ślizga. Dlatego trzeba tam też naokoło jechać. Jedź! Co jest? Od czasu do czasu trzeba się zatrzymać i skorzystać z lornetki. Kurde, nie to! Zrobiła się noc. Za chwilę zmienię porę dnia, żebyśmy mogli w dzień coś widzieć. Bo po Arizonie w nocy jeździć nie jest zbyt fajnie. Nawet kamieni nie widać. Tędy, o ile podjadę. Nie, broń Boże się przewrócić. To jedziemy naokoło, nie? Ta ciężarówka tylko naokoło potrafi jeździć, nie jeździ normalnie. Każdą inną bym tutaj wyrobił się, ale nie tą. Ale jak już wspomniałem, chciałem wam koniecznie pokazać, że nawet tą standardową ciężarówką jesteśmy w stanie przejechać i wykonać to zadanie tutaj. Tyle tylko, że ja jak próbowałem to pierwszy raz przejechać, to ja tego punktu nie umiałem znaleźć, tego punktu pomiaru, bo nawet wjeżdżając tam na górę nie wiedziałem, w którym miejscu jest. I szukając go, no, już kilka razy było Alt F4, bo mi trochę nerwy puszczały. To muszę wam przyznać się naprawdę do tego. Tam jest ten punkt kontrolny, okej. Okay. Obszar zwiadowczy. Dobra, mamy podjazd.
Może tędy, bo tutaj naokoło nie wiem, czy dojadę. Spróbuję, chociaż mogę spróbować tędy. O tak. Ale porę dnia muszę zmienić, bo nie zamierzam jeździć po nocy tym pojazdem. Każdym innym nie ma problemu, ale nie tym. No, przejadę, nie? Drzewa mnie nie puszczą. Nie zamierzam powtarzać naszego wypadu z Karpat, gdzie między drzewami musiałem manewrować, korzystając z kotwic i linki. 5 minut, kurde, męczyć się, żeby wyjechać. A tędy też podjadę. Już widzę. Nie muszę jechać tak naokoło, jak sobie zaznaczyłem. Ale ja pierdykam, jaki to jest podjazd wysoki i stromy. Żeby z niego skorzystać, zatrzymujemy się. Włączamy niski bieg, włączamy blokadę dyferencjału i opuszczamy ciśnienie w kapciach na tyle, żebyśmy mogli bez problemów tutaj podjechać. Zaraz włączę ten niski bieg. Teraz. I wspinamy się tym kolosem pod taki podjazd. Odkrywasz podejście. Skręcaj, skręcaj, mówię. A już stoisz na skale. Co to, blokada dyferencjału, kurde, a tylne koła nie chcą ten działać? Co to, kurde, za badziew, że tak powiem. Dawaj. Skręcaj. Kurde, skręcę? Skały, kurde. To jest przekleństwo w tej grze. Kurde, no nie zmuszaj mnie do montowania kotwicy. Chciałem się złapać tam. Kurde, przechyliło nas. Mam nadzieję, że wytrzyma to drzewo, nasz ciężar. Ja nie mogę. A? Pikanie słyszę. To dlatego, że się zbliżamy do naszego punktu kontrolnego. Ta opcja opuszczania ciśnienia w oponach jest naprawdę fajna. Czasami w SnowRunnerze bym sobie tego życzył. Jak tam mamy przejazd przez trudne warunki, błoto, jakieś wody albo coś. Dobra. Podniesiemy. Rozejrzymy się. Tu u góry. 90. A, już mamy, dobra. Czyli to już mam zaliczone. Teraz muszę znaleźć ten punkt pomiaru. 90, 85. Okej, tu go nie ma. Muszę się tam na tamtą stronę przedostać, ale jak? Wycofamy.
Ustawimy się w tą stronę. Oj, pomalutko. Może mi ktoś powiedzieć, jak mam tu podjechać? Tędy. Spróbujemy. Najpierw obniżę ciśnienie w kapciach. Żebym się skał lepiej trzymał. Dawaj. Mamy. Cacy. I bierzemy. To jest super. Mamy zaliczoną ekspedycję. Muszę przyznać, że czasami przejazd tymi słabszymi ciężarówkami jest naprawdę bardzo ciekawy. Ale szczerze, jeżeli byłbym tą modowaną ciężarówką tutaj w drodze, to bym to w maksymalnie 20 minut skończył. Ale tak, to 32 minuty, przebyjechaliśmy dystans 2600 metrów, 211 litrów, 130 punktów uszkodzeń. Mamy 39 tysięcy punktów. I tak powinno być. Tak niełatwo, ale zarobione pieniądze. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków naszych ekspedycji. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!